Oj, gram i gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak i witam was w 10. odcinku z serii Call of Duty World War II na... kampania. Dobra, misja zasadzka, żeby nie przedłużać. Zasadzka, 27 grudnia 1944, jedziemy. Pearson jest na krawędzi obłędu. Czuję, że może pociągnąć mnie za sobą. Muszę być czujny, bracie, jeśli masz być ze mnie dumny. No i dokładnie, sorry, bo sobie ziewnąłem. Pamiątki pewnie zero, żadnych nie znajdę pewnie, ale spróbujemy dokonać dwóch heroicznych czynów. Także enter, raz, dwa, trzy, o, synchro i rozpocznij misję. I lecimy, oglądamy cutscenkę. Wasa pyta. Czego on chce? Wasa pyta. Masz. O, jeńca wzięli, widzę. Co ty robisz, Wasa? Wystarczy, sierżancie! Że co? Co? Tak wystarczy? Wystarczy ci? Tak, wystarczy! Kurwi synu. Sierżancie! Ej, nie mieszaj się w to! O, nie fajnie. Hej, stój! Mężczyzn! Mężczyzn! Szkoda naboi! Daniels! Głupi szwab! Po coś wiał? Co tam ukrywasz? Skurwiel przemycał fanty! Dawaj to! Co tu kurwa piszą? To są rozkazy podłożenia ładunków pod most w Remagen. Miny będą ładowane na fury 5 mil na północ stąd. O ile dobrze rozumiem, tutaj chodzi o ostatni most na Renie. No kto by pomyślał, Frycu? Ciężarówki z materiałami wybuchowymi zaraz tu będą. Nie mogą przedostać się do Reny. Pearson kazał nam zablokować drogę, zwalając te drzewa. Gdzie jest Pearson? Teraz pewnie chowa się gdzieś z detonatorem. I łyskaczem. Wiesz, co prowadzi do pijaństwa? Hipotermia. No to musimy się ruszać. Styles, idziesz z Pearsonem. Jak zwykle. Daniels, Zussman, pomóżcie mi podłożyć ostatni ładunek. Potem zasadzimy się na ciężarówki. Jasne. No i to mi się podoba. O, bara mam. Nice. A ja ciągle jest tak, że gram co średnio co miesiąc jeden odcinek nagrywam. Co 3 tygodnie, miesiąc. Tak wychodzi. I jestem cały czas pod wrażeniem tego, jak wygląda ta grafika. Bardzo fajnie wygląda. Patrz, czy transport nie nadjeżdża drogą. Dobra. Howard. O, to jest. Nie, to jest ten Murzyn, co poznaliśmy go niedawno. Dobra, ja tam mam iść. Okej. No jestem. To nasz sygnał. O. Ciężarówki są w drodze. A jaką inną mam broń? Ciężarówki. Karabinek mam, spoko. Howard, chodź tu. Jeszcze nie. Czekajcie, aż wjadą w pułapkę. Szkopy, no właśnie. O. Nice. Raz, przejmijcie te ciężarówki. Zagłazę, okej. Trzymaj się tam, braku! Dobra, mamy jedno zrobione. Spoko. O, tak blisko? Co ty tu robisz, chłopie?
O, jeszcze bliżej. Dobra, jakieś granaty mam? Mam, dobra, to rzucamy. Rzucam granat! Ciekawe, jak przejdę tu. Rzucam granat! Rzucam granat dymny! A, przyda się. Dawać dawaj to apteczkę. Do mnie! Proszę! O, nice! Zwierzeczki mogę skorzystać, to skorzystam, czego nie? O, trochę się utrudniłem, kurde. Kurde, tamten dalej żyje? No dobra, umarł. A tu już nie widzę żadnych. Dobra, tu już żadnego nie widzę, to wyjdę. Przejdziemy się tam kawałeczek. Okej, spoko. Easy, easy. Zobaczmy, ile tam będzie misja trwała. Miniemy bramę dokładnie o godzinie 3. Znajdź wysokie stanowisko i osłanie nasza atak, żebyśmy mogli rozwalić ciężarówki. Z łaski swojej spróbuj nie strzelać do naszych. Jedziemy! No, a jedyną rzeczą, która mi się nie podoba właśnie w całej ogólnie fabule, to jest głos Pearsona. Źle jest dobrany, naprawdę. Znam tego aktora, oglądałem nawet ostatnio film, bardzo fajny zresztą. Z nim. Z tym aktorem, nie wiem jak się nazywa, ale właśnie... Na przykład między innymi z Hitmana go kojarzę. I wiem jaki głos ma... Aha, już wiem, z Transformersów on też jest. Tak jak kojarzycie niektóre części, to on tam robił chyba. W każdej części grał wojskowego. Także naprawdę fajny aktor, ale tu mu strasznie zjechali ten głos. Okej. Okay. Dobra. Czyli nie musimy dokonać cichych eliminacji. A dobra, tak nie. Oni zobaczą. Kurde. Musimy wśliznąć się do bal. Idę za tobą. No, idziesz za mną, a ja nie wiem jak tam. Aha. Już wiem, całkiem. Boże, kurwa. Tędy. O. Chłech. Teraz do punktu obserwacyjnego przebranie. No tak, tu miałem żołnierzy. I tak, będziemy musieli... O, shit. Skradanki są fajne, ale trzeba nieźle, kurczę, pogłukować, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Żeby nas nikt nie zauważył. O, ten już idzie, ten bardzo tędy. Ale nie, tam są cele, to muszę gdzieś w trendy. Muszę tędy przejść. Dobra, udało się. Tutaj na pewno eliminacja cicha. Okej. Tu tak samo. Tam jest dowódca bazy. Kamo wezmę. Okej. Kurwa. Koniec podchodów. Nie.
Kurde, ostatni punkt kontrolny. Muszę wczytać, sorry. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że tu już bez żadnej wtopy. Aha, okej, tu mam wejście. O, shit. Kajta. Zajdę go od tej strony, okej. Dobra, idzie dalej. Zabij opcjonalnie. To spróbujemy zabić. Musimy znaleźć jakieś stanowisko snajperskie, z którego rozwalimy ładunki. O! Dobrze jest z ósmem. O, shit. Tam gościu idzie. Ścieżka prowadzi na wzniesienie. Bądźmy cicho. Tylko tak, tu mam zabić opcjonalnie, ale zabiję. A spróbuję przynajmniej. Czekaj, aż się rozdzielą. Dobra, mamy punkt kontrolny, jak coś to będę mógł zresetować. Chociaż trochę głupio, że tak na widoku go rozwaliłem. Stacja radarowa się nada, możemy się na nią wspiąć. A ten mi się oddala cały czas, kurde no. Niedobrze. Infiltracja. Sprawdź teren, szukaj celów. Materiały są ładowane na ciężarówki. Z prawej, Pearson zajmuje pozycję przy bramie. Aha, chyba tam gdzieś. Pearson zbliża się do ciężarówek. Mamy na bazonie. No i dobra, chyba jatka. Znaczy, mogłem to inaczej zrobić, okej. Ale niech już będzie tak. Hedzik. Hedzik. Niemieccy oficerowie! Pierwsze piętro, balkon! Okej. A, to nasi. Dobra. Pomóż Pearsonowi! Przygwoździli Pearsona! Pomóż mu dotrzeć do ładunku! A tam przygwoździli, no co ty? O, tu już gościu nie żyje. Aha, mam jeszcze inną snajpę. Wow, dwa! Widzieliście to? Położyłem dwóch za jednym strzałem, spoko. Double kill. O, lecę. Okej. Ale trzęsie. Okej, spoko. To jest Schwab? Nie. A ten gdzie? Ten gdzie jest? O, tu. No to Hedzik. No okej.
No, jakby tak. Dawaj apteczkę. Potrzebuję apteczki! Wow. Przy. Poradzisz sobie? Nie masz więcej miejsca. Kurde. Dobra, dostał. Ale hejdzik. O, jak mu kask spadł. Hełm, znaczy się. O kurde, mogę odrzucić. Tylko tak, będę potrzebował. O, fał. Osłona. Będę potrzebował jednak chyba jakiejś broni. Karabinu jakiegoś w sensie. No tak. Tak chyba nie dam rady ze snajpą na bliski dystans. Oj, nie trafiłem. To mój? Nie. Kurde, źle. Nie no, muszę zmienić tą snajpę, bo tak nie dam rady grać. Na bliski dystans nie da rady. O shit. Zginę zaraz. Dostał. Przydałaby się pomoc. A daj. Robi się. No. Okej, dostał. Kurde no. O, spoko. Polski KBSB. KBSP, sorry. Dobra, nic. Zamienimy może, bo mam mało ammo. Nie. A tu? MP40, dobra. Niech będzie. SW też jest coś spoko. No, co jest? What? Kurde. Ale hedzi. Ale to chyba tak zrobimy. Nice. Dobra, zaraz użyję apteczki. Na razie tutaj sieka. O kurde, czołg. O, niedobrze. Nie napierdziela. O, no przecież puściłem. Kurde. Aha, tak miało być, okej. Przecież uciekłem, ale jaja. Już praktycznie uciekłem. Tylko skrypt się odpalił. Nie mogę uciec tak naprawdę. Słabo. Żydowscy jeńcy nie mają łatwego życia. Nie bój się, będzie dobrze. O lol, porywają nas. O, nieładnie. Zusmana porwali. To ulekowało. W porządku? Złapali Zusmana. Przykro mi, ale musimy zniszczyć ostatnią ciężarówkę. Nie! Nie, nigdzie nie idzie. Porwali Zusmana! Najpierw Misia! Nie zostawię go! O, będę miał przerypane za to. Nie mogę skupić tego mocy. Aha,
Co to jest? Nie mogę zgubić tego. Aha, okej. Mój błąd. Ale się ciężko steruje. Wow! Dawaj, spierdzielać. Nie stąd. A sam do siebie mówię, nice. Wow! Prawie się wywróciłem przez nim. Wow! Nice. Całkiem nieźle mi idzie to terenowanie. Ech, ta ciężarówka tak szybko się nie podda. No kurde! Oho. No pięknie, a ja nie mam apteczki. Jakim cudem? Przecież miałem. Chyba. Mhm, czołganie do pistoletu. A jeszcze tyle siły ma? Co za dziad. I strzał w głupkę. Tak. Właśnie tak. Kurde. Nie uratowałem Zussmana, ale jaja. No to niedobrze. I będę miał przejebane od Pearsona. Nie wykonałeś rozkazu dowódcy. No to wyślij mnie pod sąd. No to się porobiło. I był tylko jeden heroiczny czyn. A to nie... Aha, to dalej jeszcze nie koniec misji. Mhm. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Verschwitzte Blöcke. Josh. Szukają Żydów. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! Jesteśmy Amerykanami. Kropka. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun!
Usmana pojmano 8 tygodni temu. Staram się nie tracić nadziei. Ło, to już minęło... O kurde, to minęło prawie 3... Nie, 3 miesiące minęło. Nieźle. Ser, czy znaleźli Zussmana? Chciałbym, żeby tak było. Pearsona nie obchodzi Zussman. Zupełnie jak jego pluton w Kasserine. Przełęcz Kasserine? Mylisz się, żołnierzu. Pearson dostał rozkaz do odwrotu, ale część jego ludzi odcięto na przełęczy. Nie chciał ich zostawić na pastwę wroga. Jednak stracił więcej, próbując ich ratować. To go zmieniło. Ale niech cię już Pearson nie trapi. Płyniesz do domu. Czy czeka mnie sąd wojenny, ser? Ukaranie żołnierza, który zaoszczędził nam miesięcy ciężkich walk, nie byłoby dobre dla morale. O tak! Rozkazy, które znalazłeś przy tym więźniu, pomogły nam zlokalizować ostatni most na Renie. Szykują ci już brązową gwiazdę. Prawdziwy z ciebie bohater. No ale fakt, dezercja była. No ale kto by nie ratował z nas, tak naprawdę. Kolegi. O, to już Ameryka. No i Zussmana nie ma. Witaj w domu, Red. Mhm. Od tej pory nie będę cię spuszczała z oczu, rozumiemy się? Plutonowy? Tak, przepani. To całowanie to troszkę im nie wyszło. Wszystko gra, Red? Gadamy czy polujemy, co? Powinieneś być dumny. Brat mu się zestarzał. Pokonałeś swój własny strach. Poradziłeś sobie z nim, wiesz? To cudowne uczucie, prawda? Przełazisz przez piekło i wychodzisz jako bohater. Red. Red. Prawdziwy z ciebie bohater. Do samego końca? Do końca. Zwolnili mnie ze służby. Gorsze jest to, że szkopy złapały Zussmana. Ale ja się nie poddam. Znajdę go, a powrót poczeka. Mhm. Jaką tutaj mamy dalszą misję? To będzie czyżby ostatnia, czy przedostatnia? 7 marca. Ren. I to jest ludziska już ostatnia. Dlatego chcę was zaprosić na ostatni odcinek. Już niedługo, znaczy niedługo. Dzień. Zaraz na kolejny dzień wam wyślę, naprawdę. Bo chcę już skończyć tą fabułę. Jest kampania ogólnie, jest ona naprawdę fajna, mi się podoba i fajnie mi się w to gra. Także dzięki wielkie ludziska za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, jeśli tak, dajcie łapeczkę w górę dla zasięgu, komentarz dla statystyk. No i oczywiście subskrypcja, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zachęcam też do dzwoneczka, niedługo nawet będą już live'y. W tym tygodniu, na weekendzie jakoś tak. Także zapraszam przy okazji. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.